Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podam Wam 15 moich patentów na udaną kuchnię, taką, która będzie funkcjonalna, wygodna, łatwa do ogarnięcia i w której łatwo będzie też utrzymać porządek. Zapraszam Was bardzo gorąco! Kilka tygodni temu poprosiłam Was na Instagramie, Facebooku i tutaj na YouTubie o to, żebyście mi powiedzieli, co w Waszej kuchni sprawdza się najlepiej. Chciałam zobaczyć, na ile te Wasze opinie pokrywają się z tym, co uważam i co sprawdziłam ja w swoich kuchniach. Ta kuchnia, którą szykuję teraz, którą będę przygotowywać i robić, będzie moją piątą kuchnią, taką, którą ja planowałam, robiłam, organizowałam. A piątą na moje potrzeby. Natomiast w ramach misji ratunkowej, którą przez kilka lat nagrywałam dla TVN Style, byłam w niezliczonej ilości kuchni i mogę powiedzieć Wam jedno. Źle zaprojektowana kuchnia oznacza wieczny bałagan, bardzo niewygodną, mało zoptymalizowaną pracę, więc trzeba sobie wszystkie kuchenne tematy przemyśleć bardzo dokładnie. Jeśli poza tymi patentami, które zobaczycie dzisiaj, jeszcze Wam będzie trochę mało, to zachęcam Was i polecam Wam moje Pozamiatane. To jest książka, w której są dwa bardzo obszerne rozdziały dotyczące kuchni, zarówno jej organizacji, jak i takiego bieżącego sprzątania, ogarniania. Link do książki podrzucam Wam w opisie filmu, no ale w Pozamiatane oczywiście nie tylko o kuchni jest mowa, za to w dzisiejszym odcinku tylko i wyłącznie. Zaczniemy od szuflad. Słuchajcie, nie ma moim zdaniem lepszej rzeczy, jeśli chodzi o wypełnienie przestrzeni pod blatami niż szuflady. Szerokie, wysokie szuflady pozwalają Wam w zasadzie przechować wszystko. Możecie tam włożyć puszki i opakowania, kasz, makaronów, przeróżnych sypkich produktów. Możecie tam przechowywać garnki, możecie tam przechowywać talerze, możecie tam przechowywać drobny sprzęt AGD. I wszystko się łatwo wysuwa, przestrzeń jest podzielona fajnie. Jest też możliwość dokupienia do szuflad różnego rodzaju wkładów, które utrzymają talerze w jednym miejscu, zorganizują tę przestrzeń. Więc szuflady są fenomenalnym rozwiązaniem do każdej kuchni, bo to jest naprawdę sposób na to, żeby przestrzeń wykorzystać optymalnie. Jeżeli macie półki, to do tego, co jest z tyłu, czasem ciężko się dostać, trzeba wyjąć rzeczy z pierwszego rzędu, żeby dostać się do drugiego. W szufladzie wyjeżdżacie i sprawa jest po prostu, że tak powiem, cała podana jak na talerzu. Pamiętajcie też o tym, że możecie robić też płytsze szuflady, aczkolwiek dobrze je zaplanujcie, głębsze można bardziej w uniwersalny sposób wykorzystać. Te płytsze już są tylko na takie drobniejsze rzeczy, a w nich lubi robić się bałagan, więc troszeczkę z tym uważajcie. Pamiętajcie też, że możecie, jeżeli nie chcecie dzielić frontu na drobne szufladki, mieć jeden front, otwieracie jeden front, a tam w środku jest jeszcze schowana druga szuflada. To jest też bardzo praktyczne rozwiązanie i pozwala na taką unifikację trochę estetyczną tych frontów szuflad. To też jest bardzo fajny patent. Jedną z rzeczy, o których rzadko myślimy, projektując kuchnię, są sprzęty i rzeczy, które muszą się w niej znaleźć, a na które nie planujemy specjalnie miejsca. Może macie dystrybutor do wody z taką dużą butlą. Może na przykład, ponieważ woda u Was w domu jest bardzo niedobra, kupujecie regularnie zgrzewki wody. Może macie na przykład ekspres do kawy, który musi stać zawsze na wierzchu albo gdzieś być pod ręką, wiecznie podłączony. Trzeba zaplanować miejsce na coś takiego. Być może chcecie, żeby wyciskarka do soków gdzieś stała na wierzchu. Być może chcecie mieć wolno stojący kosz na śmieci, żeby mieć do niego łatwy dostęp. Zastanówcie się dobrze, bo potem jak się już taką kuchnię zaprojektuje, no to jest problem, dlatego że bardzo często te rzeczy lądują na blacie, zabierając nam przestrzeń do pracy, która jest w każdej kuchni bardzo cenna. Więc zastanówcie się, co takiego kupujecie. Może macie na przykład pojemnik z psią karmą. Ja trzymam go w spiżarni, ale nie każdy tą spiżarnię nie ma być. Może pojemnik z psią karmą musi znaleźć swoje miejsce w tej kuchni. Tego typu rzeczy, które są duże, zajmują sporo miejsca, a muszą być łatwo dostępne, trzeba przewidzieć wcześniej i miejsce na nie trzeba sobie po prostu zaplanować, więc zastanówcie się na spokojnie, czy będziecie przechowywali 20 butelek wody, czy jedną dużą na poddajniku, czy dużą ilość, wielki worek z suchym psim jedzeniem. Zaplanujcie sobie, gdzie to będzie, bo potem się nagle okazuje, że mamy piękną kuchnię i wszystko wygląda fenomenalnie, tylko że tego typu rzeczy stoją na wierzchu i zabierają miejsce i odbierają też taki porządek i ład, bo to nie wygląda po prostu dobrze. Niezależnie od tego, jaką kuchnię robicie, czy na przykład robicie ją w sklepie, czy też na przykład robi ją Wam stolarz na zamówienie,
upewnijcie się, że ten system, który będzie bazą Waszej kuchni, ten system w środku jest wymienny. O co chodzi? Chodzi o to, że być może w jakimś miejscu zaplanowaliście sobie szafkę 60 i w obrębie takiej prostej obudowy szafki 60 możecie mieć półki, możecie mieć szuflady, możecie mieć przeróżne rzeczy, cargo wyjeżdżające, być może małe, różne opcje, które możecie w tą przestrzeń zmieścić. I teraz chodzi o to, żeby wykorzystać do tego system, który będzie łatwo wymienny, bo co się okazuje? Okazuje się, że powiedzmy mamy 60, mieliście w niej półki, te półki się kompletnie nie sprawdzają. Chodzi o to, żeby móc zainstalować do niej, zamienić te bebechy szafki w obrębie jednego systemu, w obrębie pewnych wytycznych i wymagań na coś innego, na przykład na szufladę albo na cargo. Więc zazwyczaj jest tak, że jeżeli nawet stolarz robi Wam kuchnię, to korzysta z jakichś takich gotowych rozwiązań, gotowych systemów, które są łatwo wymienne. I gorąco Was zachęcam do tego, żeby po prostu te środki szuflad, te środki szafek były tak pomyślane, żeby to było wszystko łatwe do zamiany, zmiany, gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu funkcjonalnie Wam coś nie odpowiada, to żebyście nie musieli robić wymiany i remontu całej kuchni, tylko po prostu zmienić sobie jeden element we wnętrzu za stosunkowo nieduże pieniądze, który da Wam duży komfort taki już życia i gotowania w tej kuchni. Bardzo polecam, to jest ważna rzecz. Kiedy zapytałam Was o to, co Wam się świetnie sprawdza w kuchni, bardzo dużo pojawiło się z Waszej strony odpowiedzi o szafkach, które są pod sam sufit. U mnie takich szafek nigdy nie będzie, chociażby dlatego, że na suficie są belki i nie da się zrobić szafek pod sam sufit. Nie będzie ich również dlatego, że mnie się po prostu to nie podoba estetycznie, nie wpisuje się to w moją estetykę, ale muszę przyznać, że jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, zwłaszcza w nowoczesnych wnętrzach, po prostu wygląda dobrze. Szafki pod sam sufit mają, oprócz tego, że oczywiście dają Wam dużo więcej miejsca do przechowywania, tę zaletę, że jakby pozbywamy się problemu czyszczenia szafek u góry. Możemy się go pozbyć równie dobrze, wykładając góry szafek gazetą, czy po prostu papierem, i to naprawdę jest takie bardzo fajne rozwiązanie, które działa i nie oblepia się wtedy ta szafka tymi wszystkimi kulinarnymi historiami, które gdzieś tam fruwają. Natomiast musicie pamiętać o tym, że ta przestrzeń jest trudno dostępna. Prawda jest taka, że jeżeli chcecie mieć kuchnię pod sam sufit i szafki pod sam sufit, to te górne, ostatnie pół metra, 60 cm jest po prostu dostępne wyłącznie z drabiny. I to już nawet raczej drabinki niż stołeczka bardzo często. Więc weźcie pod uwagę, że tam nie możecie umieścić rzeczy, które są Wam potrzebne codziennie, no bo trochę ciężko będzie się tak gimnastykować. To jest miejsce, gdzie możecie złożyć dekoracje sezonowe. To jest miejsce, gdzie możecie włożyć tą wazę, której używacie 3 razy do roku tylko w jakieś wielkie święta. Albo serwis porcelanowy, którego nie wyjmujecie na co dzień. To jest takie miejsce, gdzie możecie włożyć te rzeczy, które są rzadziej używane, więc też przemyślcie, czy poniżej macie wystarczająco miejsca, no bo jeżeli będziecie po toster fikać na górę, to moim zdaniem mija się z celem i ta przestrzeń nie będzie dobrze wykorzystana. Oczywiście w kuchni możecie przechowywać rzeczy z innych dziedzin, może niekoniecznie pościel czy sezonowe ubrania, no ale mnóstwo jest takich rzeczy, które gdzieś tam musimy poukładać, więc ta przestrzeń jest do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie tylko o tym, że te wysokie szafki będą trudniej dostępne, więc tam wkładajcie naprawdę tylko te rzadziej używane rzeczy. W nowoczesnych wnętrzach bym przemyślała. Sobie nigdy bym raczej nie zrobiła, ale nie dlatego, że mi się jakoś wydaje to niepraktyczne, wręcz przeciwnie, tylko po prostu mi nie pasi. No i okej, ale rozwiązanie samo w sobie bardzo dobre. Jest w kuchni taka jedna malutka rzecz, która... o której tak bardzo nie myślimy, a która nam potrafi tak strasznie uprzykrzyć życie, że to jest dramat. A mam na myśli uchwyty do mebli kuchennych. Jeżeli te uchwyty wybierzecie źle, to jest umarł w butach i dramat, dlatego że zazwyczaj do nich przewiercamy już fronty szafek w konkretnych miejscach, może się okazać, że ciężko je będzie tak precyzyjnie zastąpić. Ale o czym mówię? Mówię o uchwytach, które, kiedy na przykład przechodzicie obok, zaczepiają Wasze ubranie i mogą rozedrzeć na przykład to, co macie na sobie. To się zdarza bardzo często i zwróćcie uwagę na to, czy te uchwyty nie są takie, że Was gdzieś tam złapią i pociągną, bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że filigranowe damskie łapki to jedno, a porządna męska łapa to drugie. I teraz może się okazać, że wybraliście sobie piękne uchwyty, tylko że one są zbyt blisko szuflady, zbyt blisko frontu szafki i na przykład mężczyzna już nie może po prostu chwycić palcami tego uchwytu prawidłowo, tylko będzie tak łapał sobie delikatniutko, więc upewnijcie się, że wszystkim domownikom te uchwyty będą pasowały i że spełnią tą funkcjonalną rolę, którą jest otwieranie szafek w sposób wygodny.
ważne. Są teraz szafki z uchwytami u góry, takimi, ich prawie nie widać, to jest bardzo sympatyczne rozwiązanie. Wiem oczywiście też, że są szafki na klik i ja nie jestem wielką zwolenniczką tego rozwiązania, ponieważ kiedy macie mokre ręce, tam jakaś kropla kapnie. Nie wiem, no ja widziałam to kilkukrotnie u moich pacjentów w misji ratunkowej i nigdy to nie był jakiś taki super rzecz, która się super sprawdzała, ale nie mówię nie, jeżeli to Wam odpowiada, to oczywiście tak, jak najbardziej, tylko pamiętajcie, że każdy taki dotyk będzie widać, więc musicie wybrać odpowiednie fronty, które się po prostu nie będą świeciły nie wiadomo jak, żeby te palce nie były widoczne. Kolejną ważną rzeczą, o której powinniście pomyśleć w Waszej kuchni, to jest wysokość blatów, bo ona standardowo jest gdzieś tam określona mniej lub bardziej, ale możecie je swobodnie, bez trudu podnosić, opuszczać w zależności od swoich potrzeb. Ja kiedyś miałam takiego chłopaka, który miał prawie 2 metry wzrostu i kiedy szykowałam moje pierwsze mieszkanie, kochałam go tak bardzo, że zrobiłam blaty naprawdę wysoko do jego potrzeb, tylko koniec był taki, bo on zawsze narzekał, że musi być zgięty w pół do blatów kuchni. Koniec był niestety taki, że jak wkładałam sałatę do dużej miski, to miałam ręce na tej wysokości, żeby tam cokolwiek rzucić. Szczerze mówiąc, ja kocham te blaty do dzisiaj, bo one do dziś w tym mieszkaniu zostały tak wysoko i mimo, że mieszka tam teraz niewysoka osoba, też wcale nie narzeka. Do różnych rzeczy można się w życiu przyzwyczaić. Natomiast jeżeli jesteście wysocy, zafundujcie sobie wyższe blaty. Dlaczego nie? Niech to będzie kuchnia dostosowana do Was, a nie Wy dostosowani do kuchni, bo to naprawdę jest bardzo wygodne. Ja mam standardową wysokość blatów i ona mi odpowiada, tak? Nie będę tutaj bardzo kombinować. Natomiast na pewno, gdybyśmy byli dużo wyżsi, to byśmy sobie te blaty podciągali do góry. To też oznacza więcej przestrzeni na przechowywanie, więc o tym pamiętajcie. Dostosowujcie kuchnię do siebie, a nie siebie do kuchni, bo to też ważne. Skoro już jesteśmy przy przestrzeni i wykorzystywaniu jej pod blatem, pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak szafki w cokołach. Jeżeli macie małą kuchnię, jeżeli potrzebujecie dużo przestrzeni do przechowywania w stosunkowo łatwo dostępnej, to możecie tę przestrzeń pomiędzy właściwym początkiem szafki a podłogą wykorzystać i w cokołach takie szuflady mieć. Ale jedna bardzo ważna uwaga, to są szuflady, które są stosunkowo płytkie, więc tam na przykład wejdzie mała puszka kociej karmy, ale taka już duża psia, to tylko ewentualnie należąco. Wejdą butelki wody należąco, ale już nie wejdą Wam wyższe rzeczy, więc to też jest sposób na przechowywanie, ale tylko pewnego rodzaju rzeczy. Możecie tam trzymać tabletki do zmywarki, jeśli nie macie dzieci i nie sięgną po nie, worki do kosza na śmieci, więc oczywiście mnóstwo jest tych rzeczy, które możecie tam trzymać. Ale też przemyślcie, czy po pierwsze takie rzeczy macie, po drugie, czy to Wam będzie potrzebne, no bo też nie ma co robić kuchni, w której na siłę będziecie robili miejsce do przechowywania. Dobrze zorganizowana kuchnia nie musi mieć wypełnionego każdego centymetra, ale szafki w cokołach przy małych kuchniach na pewno warto rozważyć. Wróćmy jeszcze na chwilę do blatów, dlatego że czasem jest tak, że zamawiacie pozornie tego blatu dużo, bo na przykład 5 metrów, tylko że wypada nam 80 na zlew z ociekaczem, potem nam wypada 60 na płytę gazową albo indukcyjną, potem jeszcze na coś i nagle się okazuje, że ten blat jest posiekany. Musicie mieć kawał blatu z miejscem do pracy, kropka. Dlatego, że potem jest taki problem, że się ściskamy na tych 40-60-centymetrowych kawałeczkach posiekanego blatu między różnymi sprzętami i nie jesteśmy w stanie niczego porządnie zrobić, jest wiecznie bałagan, już nie mówiąc o tym, że po prostu nie można sobie komfortowo na przykład rozłożyć stolnicy i zagnieść jakiegoś ciasta, czy rozwałkować pierogi, czy cokolwiek, bo po prostu nie ma gdzie tego zrobić. Więc zastanówcie się, upewnijcie się, że ten Wasz blat nie będzie posiekany na krótkie kawałki, tylko że będziecie mieć chociaż kawałek taki naprawdę solidny, grubo powyżej metra, żeby móc sobie w tym miejscu popracować spokojnie i coś przyzwoitego zrobić, bo to jest super ważna sprawa. To, czego mi bardzo w mojej kuchni brakowało, to było porządne cargo. Ja uwielbiam szafki typu cargo. Cargo, dla wyjaśnienia, to jest taka szafka, która wyjeżdża, że tak powiem, w całości ze wszystkimi szufladami, także macie dostęp z obu stron, wyciągacie sobie to wszystko rasa dobrze. W poprzedniej kuchni miałam naprawdę potężne cargo. Ono było monstrualne i to nie było dobre rozwiązanie, dlatego że po pierwsze ono, kiedy było wyładowane tak na całego, to było bardzo ciężko je wyciągnąć. Było też stanowczo za szerokie, więc mimo tego dostępu z dwóch stron ciężko było się dostać do tych środkowych półek, zwłaszcza na tych niższych półkach. Wolę mieć i będę miała teraz dwa węższe, mniejsze cargo, które będą też takie lżejsze i wygodniejsze w obsłudze.
Cargo jest dla mnie osobiście takim must have w kuchni i to jest to miejsce, w którym się chowają puszki, w którym się chowają kasze, sosy w butelkach, zapas mleka, zapas tuńczyka w puszce i mnóstwo innych rzeczy, z których ja bardzo często gotuję. Cargo dla mnie być musi i bardzo się cieszę, że w mojej kuchni będą dwa nieduże takie szafki typu Cargo i wreszcie tam sobie wszystko włożę, co teraz stoi jedno na drugim powkładane nieoptymalnie w różnych szafkach i szufladach. No dobrze, myślę, że mogę swobodnie powiedzieć, że w kuchni kontaktów nigdy nie za wiele, ale też zastanówcie się dobrze, czemu te kontakty mają służyć i po co mają być. Po pierwsze, nie róbcie tego, co zrobiłam ja, to znaczy nie ja, tylko moi poprzednicy w tym domu, bo ta kuchnia jest jeszcze po poprzednich właścicielach. Kontakt na samym środku ściany. Już nie mówię, jak mnie to irytuje w każdym moim filmie na YouTubie realizowanym w kuchni, ale to po prostu nie jest potrzebne. Kontakty tak naprawdę powinny być możliwie nisko nad blatem, na tyle bezpiecznie wysoko, że jeżeli coś się na tym blacie wyleje, rozleje się woda, zupa czy cokolwiek innego, to one nie ulegną zalaniu, ale na tyle nisko, żeby nie stanowiły elementu dekoracyjnego na środku ściany, tak jak u mnie. Nie ma takiej potrzeby, niech one będą gdzieś dyskretnie, z boku, nisko i niech ich będzie rzeczywiście dużo. Projektując kuchnię, spróbujcie przewidzieć wszystkie urządzenia, które musicie podłączyć na stałe. Ekspres do kawy, termomiks, wyciskarkę do soku, toster, takie rzeczy, z których wiecie, że będziecie korzystali na stałe. I te kontakty powinny się znajdować w ścianie. Do tego typu sprzętów nie robimy kontaktów wystających, otwieranych z blatu, które wyglądają oczywiście super, tak? Tylko problem polega na tym, że jeżeli podłączycie do nich ekspres, to ten kontakt w blacie mija się z celem, bo on będzie wiecznie otwarty, a to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pyk, ten kontakt wyskoczył do czegoś interwencyjnego, czyli gdzie ja bym taki kontakt sobie zamocowała. Na przykład koło kuchenki, gdybym chciała żyrafą zmiksować zupę, prawda? Albo na przykład koło blatu, gdzie chciałabym podłączyć na chwilę mikser, zakręcić jakieś ciasto, zakręcić jakiś sos i wyłączyć, schować, prawda? Więc nie róbcie sobie wszystkich kontaktów w kuchni wyciąganych w blacie, bo będą wiecznie podniesione, jeżeli będziecie podłączali do nich na przykład czajnik. No to jest przecież absurdalne, czajnik jest podłączony bez przerwy. Więc zastanówcie się dobrze, gdzie te kontakty rozmieścić, zróbcie sobie z odrobiną zapasu, bo tych kontaktów nigdy nie za wiele. Ja na przykład mam podłączane na prąd lampy w kuchni, takie stojące, wolno stojące, bardzo to lubię. To nadaje klimatu i muszę mieć do nich więcej kontaktów, które wkrótce już będę na szczęście miała. Jeżeli rzeczywiście w kuchni gotujecie i jesteście takimi aktywnymi użytkownikami kuchni, to nie róbcie sobie okrągłego, niedużego zlewu. Zlew musi dawać komfort zmywania dużej ilości naczyń, umycia brytwanny, umycia na przykład blachy z piekarnika i różnych innych dużych rzeczy kuchennych. Nie może być tak, że w tym małym zlewie ściubicie tam sobie coś, bo mały, okrągły zlew to jest zlew dla singla, który po prostu przychodzi do domu zrobić sobie kawę i herbatę i ewentualnie kanapkę. Naprawdę, to nie jest coś, co się sprawdza. To jest bardzo trudna sprawa dla osoby gotującej intensywnie. Im większy ten zlew, tym lepszy. Ja będę miała farmerski teraz zlew, taki biały z kołnierzem wychodzącym do przodu. Marzyłam o takim zlewie całe lata i bardzo się cieszę, że to się wreszcie ziści. Dwukomorowy, duży, będę mogła sobie kurka naraz myć naczynia i obierać ziemniaki, jak mi się będzie podobało. Zadbajcie o to, żeby Wasz zlew był duży, solidny, pojemny, bo jeżeli naprawdę gotujecie, to duży zlew będzie Wam potrzebny. Dobre światło w kuchni jest nie do przecenienia i na szczęście teraz to już nie jest jakiś niesamowity luksus, tylko bez problemu można sobie zrobić nie tylko fajne oświetlenie na przykład pod szafkami, żeby był dobrze doświetlony blat, ale również wewnątrz przeszklonych szafek i nie tylko przeszklonych, bo również w szufladach. Ja będę miała światełko w szufladach. I w szafkach naprawdę możecie sobie robić cuda, wianki i wszystko możecie mieć przepięknie poświecone, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyście mieli dobrze doświetlone miejsce do pracy, w którym kroicie, mieszacie, gotujecie i tak dalej. Więc pomyślcie i przemyślcie sobie dobrze, jak chcecie, żeby to oświetlenie wyglądało. Brońcie, Panie Boże, mi się decydować na takie podszafkowe światełka pod kątem, to są takie halogenowe światła, które bardzo często świecą tak, że oślepiają osobę, która właśnie próbuje coś robić. Zdarzają się i takie kwiatki. Pomyślcie raczej o listwie podszafkowej, takiej LEDowej, która Wam bardzo ładnie oświetli miejsce, w którym coś kroicie albo szykujecie. Naprawdę dobrze przemyślcie i zaplanujcie kwestię światła. Jedna u góry wisząca taka lampa w kuchni do niczego nie jest Wam potrzebna. Potrzebne Wam są dobrze poświecone blaty. Zaplanujcie to wcześniej tak, żeby ta kuchnia spełniała swoją funkcję i żeby Wam po prostu było w niej dobrze i komfortowo pracować i gotować.
Zanim zaczniecie planować swoją kuchnię, sprawdźcie dokładnie i przemyślcie, jakiego rodzaju odpady segregujecie, bo kwestia odpadów w kuchni to jest super ważna sprawa. Póki jeszcze nie segregowaliśmy, wszyscy nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać, no to ciężko było planować. Natomiast jeżeli planujecie kuchnię teraz, to trzeba to przewidzieć. I teraz pytanie brzmi, czy macie dużo pudełek kartonowych, czy papieru raczej mniej, czy tych opakowań po jogurtach, puszek i różnego rodzaju innych rzeczy wyrzucacie więcej czy mniej? Ile jest tych śmieci zmieszanych? Pamiętajcie, żeby dopasować rozmiary pojemników do tego, co wyrzucacie najczęściej, bo jeśli to są duże rzeczy, no to jak będziecie mieli mały kosz, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. O odpadach nagrałam specjalny odcinek, który teraz podrzucam Wam u góry. Możecie sobie wejść do niego i zobaczyć szczegółowo, jak tę kwestię rozwiązałam u siebie i też co polecam. Natomiast zastanówcie się dobrze, gdzie chcecie mieć kosz, to tradycyjne polskie miejsce pod zlewem jest bardzo fajne, ale teraz tak, jeżeli tam naściubicie małych pojemniczków, nie wiem, u mnie się to nie sprawdza. W rodzinie, w której się gotuje dużo, niestety tych odpadów też dużo jest, bo to są różnego rodzaju opakowania od rzeczy, których czasem nie można kupić bez opakowań, w związku z tym mi mały pojemnik na rzeczy papierowe czy też plastikowe się po prostu nie sprawdza. Ja muszę mieć co najmniej 40 cm szerokości takiego porządnego, solidnego pojemnika i tak właśnie będzie. Zastanówcie się dobrze i przemyślcie. Druga sprawa to jest młynek w zlewie do rozważenia. Ja go nigdy nie miałam, ale znam parę osób, którym to rozwiązanie sprawdza się doskonale. Ja mam kompostownik, więc jak ja mam jakieś obierki, resztki warzyw, tego typu rzeczy, to po prostu wynoszę na kompostownik, ale być może wygodniej by Wam było zmielić to wszystko w młynku i niech to wszystko spłynie i zapomnijmy o tym. Druga rzecz, patent, który ma mój znajomy, ma w blacie taki niewielki otwór, w nim niewielki pojemnik i tam właśnie rzeczy typu obierki czy okruszki po prostu się zrzuca do tego otworu, przykrywa i taki nieduży pojemnik jest zawsze pod ręką, żeby wyrzucić te rzeczy, które się na bieżąco jakoś tam na blacie robi i nadaje się one potem do wyrzucenia, więc do rozważenia. Ja z takich rozwiązań nie korzystam, ale też myślę, że one mogą być praktyczne w bardzo wielu przypadkach. Zastanówcie się, jak te odpady zagospodarować i którędy one z tej kuchni wyjdą. Planując kuchnię, zastanówcie się dobrze, jakiego rodzaju sprzęty AGD muszą się znaleźć na Waszym blacie i na które z nich rzeczywiście na tym blacie będą stały, bo o ile toster dosyć łatwo jest schować do szuflady czy szafki, to taki Thermomix czy wyciskarkę do warzyw i owoców już może niekoniecznie. Więc przemyślcie sobie dobrze sprawę tego, co ma na tym blacie stać. Czajnik to dosyć oczywiste, jeżeli macie ekspres do kawy, no to też dosyć oczywiste, natomiast cała reszta musi być dobrze przemyślana. I teraz pamiętajcie o tym, że to są rzeczy, które Wam zabiorą przestrzeń na blacie. Jeżeli tej przestrzeni do pracy jest mało, to naprawdę trzeba je minimalizować, bo one będą stać, zajmować tę przestrzeń na blacie i nie będziecie mieli gdzie po prostu cokolwiek przygotować. Więc zastanówcie się dobrze, co musi stać, co nie. Absolutnym marzeniem, i to jest rzecz, którą polecam gorąco, jeżeli tylko możecie sobie pozwolić na to, jest dedykowany blat do sprzętów AGD, w którym macie na dole półki, szuflady, cokolwiek się Wam sprawdza, potem jest blat, na tym blacie podłączone na stałe, każda ze swoim kontaktem, te rzeczy, których używacie najczęściej i ta całość jest zamykana. To mogą być harmonikowe drzwi, to może być roleta, to może być różny rodzaj zamknięcia tej przestrzeni, czyli otwieracie, kiedy gotujecie na przykład w Thermomixie, kiedy na przykład wyciskacie soki, natomiast potem to zamykacie i te sprzęty stoją sobie na oddzielnym blacie. Ja, żeby to zrobić, musiałabym zrezygnować z moich wymarzonych cargo, które są dla mnie ważniejsze. To jest nawet w dużej kuchni, takiej jak moja, dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ale naprawdę fantastyczne. Gdybym tylko przestrzeniowo mogła sobie na nie pozwolić, to na pewno bym takie rozwiązanie wprowadziła, więc bardzo gorąco polecam. Zbliżamy się już do końca, bo jak widzicie, tych elementów, o których w kuchni trzeba pomyśleć, jest dużo. To, co na pewno Wam polecam, to jest piekarnik na wysokości wzroku. To jest rzecz, która się staje w naszych kuchniach standardem i bardzo dobrze, dlatego że dużo wygodniej i bezpieczniej jest mieć piekarnik wyżej. Dzieci to jest pierwsza rzecz, które się nie poparzą. Oczywiście piekarniki mają blokady, ale umówmy się, blokady są po to, żeby je obchodzić i powiem Wam to każdy kilkulatek, który się już nauczył to robić. Druga rzecz to jest oczywiście taka wygoda, że wystarczy, że rzucisz sobie okiem, czy coś się nie przypala, czy coś się nie zarumieniło za bardzo. Kwestia czyszczenia, nie czyścisz tego piekarnika na kolanach, tylko czyścisz go sobie dosyć wygodnie. Naprawdę zalet jest mnóstwo. Parę osób, kiedy zapytałam o te praktyczne kuchenne rozwiązania, wspomniało o zmywarce zainstalowanej trochę wyżej niż pod blatem. I powiem Wam szczerze, ja mam co do takiego rozwiązania bardzo
No takie różniste, powiedziałabym, opinie. Dlatego, że tak, rzeczywiście z jednej strony, jeżeli ta zmywarka jest, powiedzmy, na takiej wysokości, no to jest pewnie trochę wygodniejsze, tak, że nie musicie się do niej schylać. Z drugiej strony, nie może być za wysoko, no bo jeżeli wkładamy na górną półkę coś, co właśnie na przykład płukaliśmy, jeżeli płuczecie rzeczy przed włożeniem do zmywarki, no to ta woda Wam potem leci po łokciach, to nie jest nic fajnego, więc na pewno nie za wysoko. Druga rzecz, która moim zdaniem ten pomysł utrudnia, to to, że zmywarka jednak musi być w bezpośredniej bliskości zlewu, inaczej to po prostu nie ma sensu. I teraz, jeżeli macie mieć tuż koło zlewu wysoką jakąś taką rzecz, wysoką półkę, no to nie jest zbyt wygodne, tak? To nie wiem, no nie jest to rozwiązanie, które dla mnie byłoby takie naturalne, więc wydaje mi się, że ta zmywarka jednak po Bożemu, pod blatem, jest lepszym rozwiązaniem niż blokowanie sobie jednej strony zlewu takim panelem wysokim, w którym by ta zmywarka się miała znajdować. Pewnie jest trochę wygodniej, ale dla mnie to nie jest rozwiązanie na tyle tak super turbo zmieniające życie, żeby było warte jakiegoś takiego dziwnego tworu, który by przy okazji musiał powstać. Kiedy planujecie swoją kuchnię, nie idźcie takimi utartymi ścieżkami, myślcie kreatywnie, sprawdzajcie, odwiedźcie wszystkich swoich znajomych i zobaczcie, które rzeczy w ich kuchniach Wam się podobają, a im się z kolei sprawdzają, dlatego że naprawdę to jest takie pomieszczenie, które trzeba przemyśleć najbardziej ze wszystkich, no bo najtrudniej jest je potem zmienić. Już jak coś zrobicie, no to pewnie z Wami zostanie na lata. W komentarzach pod moimi postami mnóstwo było takich komunikatów pod tytułem: no kurka wodna, no żałuję, że tak zrobiłam, teraz się męczę i będę się jeszcze męczyć parę lat, bo to nie tak wszystko łatwo zmienić. Druga rzecz, szukajcie takich nietypowych rozwiązań i też nie dajcie się wtłoczyć w pewne sposoby myślenia. Na przykład, paradoksalnie, narożna szafka, taka z obrotowymi półkami albo taką wyjeżdżającą nerką, jest rozwiązaniem oczywiście bardzo praktycznym i bardzo wygodnym, ale wcale nie pozwalającym Wam na optymalne wykorzystanie przestrzeni. To jest rozwiązanie, które Wam pozwala na łatwy dostęp do tych rzeczy, które są tam w środku, ale to nie jest optymalne wykorzystanie tej przestrzeni, bo tą przestrzeń, gdybyście potrzebowali zagospodarować w mojej kuchni, można zupełnie inaczej tam rzeczy poupychać, będą trudniej dostępne, ale zmieści się więcej. No więc trochę coś za coś, jeżeli na przykład nie możecie tej wazy od ciotki, tej porcelany używanej raz do roku włożyć do wysokich szafek, bo ich tam nie ma, to lepiej jest je wepchnąć w narożną szafkę, gdzie będą rzadziej wyjmowane, niż robić obrotowe półki, które cały ten system zajmuje paradoksalnie bardzo dużo miejsca i jest łatwy w dostępie, ale wcale nie optymalizuje wykorzystania przestrzeni. Optymalizuje dostęp, ale wcale nie sprawia, że tam się więcej zmieści, nawet wręcz przeciwnie. Podobnie z otwartymi półkami. Każdy Wam powie, że to nie jest dobre rozwiązanie w kuchni, bo one się brudzą, bo się obklejają i tak dalej. Nie, to nie jest prawda. Wszystkie rzeczy na moich półkach są regularnie używane, tak? I to jest tak, że ja po te rzeczy sięgam codziennie. One są w użyciu, są regularnie przez to myte, używane, suszone, myte na nowo i tak dalej. W związku z tym tam się nic nie zbiera, bo nie zdąży, tak? Nigdy w życiu na tych półkach kurzu nie ma, ponieważ zawsze są rzeczy z nich zdejmowane, używane. Bardzo łatwo jest to przetrzeć, nie wiem, raz w tygodniu i nic się takiego złego nie dzieje. Także ja uwielbiam otwarte półki w kuchni, mam tu rzeczy pod ręką, to one sprawiają, że ta kuchnia nie jest taka super kuchenna, tylko jest właśnie taka przytulna i taka troszkę, myślę, pogodna, domowa i niedoskonała, a ja tę niedoskonałość w kuchni lubię. Z drugiej strony oczywiście w pełni rozumiem osoby, które są zabudowane od sufitu aż po podłogę i mają gładko i super i wszystko zamknięte i tego bałaganu wcale nie widać i to też jest świetne rozwiązanie. Pamiętajcie, przemyślcie sobie kuchnię na spokojnie, krok po kroku, nie dajcie się namówić na jakieś rozwiązania, które nie będą dla Was optymalne i po prostu nie spieszcie się z tym procesem. Zastanówcie się dobrze nad każdym elementem, bo ta decyzja o kuchni naprawdę jest poważna. Mam nadzieję, że ten mój film był choć trochę dla Was pomocny. Przypominam, że więcej i bardziej szczegółowo jeszcze jest tu czy w pozamiatane. No i jakbyście jeszcze mieli dodatkowo jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach, z przyjemnością na nie odpowiem. Miłego dnia i widzimy się w następny poniedziałek. Tam już prawa włączona? Albo na piekarnik. Nie no, piekarnik na bracie to nie. Ej, ja tu pracuję. Sio!